Ogólnie rzecz biorąc, to dzisiaj dostałem jakąś wielką paczkę mojego nawet gabarytu, a bardziej mojej siostry. Zaraz wam ją pokażę, ale zanim zaczniemy, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Czerwony przycisk jest, moi drodzy, o, na moim paluchu tutaj, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z kanałem, to zasubskrybujcie ten kanał. A my, moi drodzy, przechodzimy do odcinka. Jeszcze podajcie na Instagrama, link jest oczywiście w opisie. No i, moi drodzy, zaczynamy tego vloga. Ten vlog będzie krótki. Właśnie zobaczę, czy nie połączę go z dwóch dni, bo w sumie tutaj z paczki nie ma zbytnie co do gadania. A może połączę go właśnie jeszcze z drugim vlogiem, gdzie po prostu pójdę na foty. Więc dobra, lecimy z tematem, widzimy się zaraz. Co robisz? Nic. Halo! Przywitaj się. Daj głos, nie dasz głosu? Dasz głos? Ty się zastanawiasz, co to za urządzenie, co? Musicie zostawić łapkę w górę, to wtedy pies się bardziej otworzy na filmach. Co dzisiaj robimy? Nie wiem. Otwieramy pakę. Otwieramy pakę, paka jest duża. Paka jest duża, paka jest tu, zobaczcie, widzowie. Jest taka potężna, więc będziemy ją zaraz przenosić do mojego pokoju. No ja wam tego nie pokażę, bo to by za długo trwało. No więc, moi drodzy, lecimy. Pudło dostarczone do mojego pokoju. Jesteś zmęczona? Nie. Dlaczego? A co? Powinno ci to zmęczyć. Dobra, jak widzicie, mam tutaj potężną paczkę, możesz tu wziąć. Czy miesz? Mhm. Złapcie to tak od dołu nawet możesz. A jest tak, widzowie, jak widzicie, mamy taką pakę. Waży ona ponad 15 kg. Jest ona moich rozmiarów w sumie, mogę wam zademonstrować. O, mam nadzieję, że się tu nic nie zepsuje. O, proszę bardzo. Także jak widzicie, mam w ogóle rozwalone spodnie, ale wywalić, nie będziemy tego pokazywać. Ogólnie, będziemy odpakować tą paczkę, tylko że ja nie mam nożyczek. Masz nożyczki? Mam. Siorka leci po nożyczki, a my, moi drodzy, zaraz będziemy odpakować tą paczkę i zobaczymy, co tam jest. Mi się wydaje, że to jest jakiś mystery box, jakichś wielkich wartości, no bo jak widzicie, jest to dość spore. Szczerze wam powiem, że podoba mi się taka paczka, w sensie lubię takie paczki, bo one są wielkie, fajne i potężne i podoba mi się coś takiego. Z tego, co widzę, są to jakieś napisy. Przyniosłeś nożyczki? Nie, dobra, lecimy z otwarciem paczki. Zobaczymy, co w niej jest. Uwaga, pierwsza plomba zabezpieczająca poszła się walić. Okej, lecimy. Druga, uwaga, uwaga, czy jesteście na to gotowi? Pyk! Nie ma, dobra, nie ma już tych białych pasków. Z tego, co widzę, chyba już nigdzie. Ale my sobie tą pakę chyba kipniemy w inną stronę. Uwaga, uwaga, czy jesteście na to gotowi? To będzie wielkie boom. O! Dobra, mamy to. Co jest w środku? Ogólnie, widzowie, sprawa jest taka. Otwieramy tą pakę i lecimy z tematem. Zobaczymy, co jest w środku. Ja totalnie nie wiem, ale to zaraz się wszystkiego dowiemy. Tutaj widzę, że są dość mocno, kurde, postrzywane te. Dobra. Ej, mamy jakąś chyba podkładkę to jest. Dobra, czekajcie, odprzemy całego boksa. Więc tak, mamy tutaj super opaskę z Diablo. Więc totalny szacunek, dobra, założymy sobie od razu. Ej, fajnie ona wygląda. Mamy też naszyjnik. O, to mogę mieć na klucze, dobra. Kozacki sprzęcior, damy sobie pod kaptur. O! Dobra. I mamy podkładkę. Podkładka jest i ma taki w sumie fajny materiał, w sensie podobny do tego mojego. Ale nas bardziej ciekawi, co będzie w środku. Dobra, lecimy z tematem, okej. Otwieramy! Widzowie, otwieramy. Tu będą jakieś części, to jest coś. To jest coś potężnego. Czekaj, 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 dobra. Musimy zrobić tak. To jest w ogóle blacha. Ty, co to jest? Jakiś krzyż? Nie, to nie jest krzyż. A wiesz, co to będzie chyba? To będzie krzesło. To mi się wydaje, że to będzie krzesło, no. No to może być krzesło. No to może być krzesło, bo ma takie nogi jak krzesło. Ta, to będzie krzesło na 100%, widzowie. O, unboxing krzesła, part 1. To w ogóle co to jest? Ja tego się karton. Nie da się tego odczepić. Może tam nic nie ma. To się nie da odczepić! Okej, okay, lecimy dalej. Bo nie, my tak tej części nie odpakujemy. A, bo to jest już cały fotel chyba w jednym tu. W jednym kawałku, czaisz to? To jest, no, to słabo trochę. Puste? Tam coś jest. Nie? No, może tam są kółka. Puste? Nie ma tam kółek? Nie ma chyba, nie ma, wiesz? Puste? Op, 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 op. Puste? Okej, okay, teraz tak, teraz to. A tu coś będzie, dobra, tu coś mamy chyba osobnego jeszcze. O, byłaś! Celasz chyba, tak, tu coś będzie do właśnie tego już do góry. I tutaj coś będzie, ten karton, możemy chyba... Ło, panie, czy my go tak wyciągniemy? Dobra, dało radę. To z tej strony też da radę, okej. Okay. Kolejny karton. Dobra, no i mamy tutaj chyba gwóźdź programu, mi się wydaje. O, tak. To jest już całe takie złożone, przecież. O, hotel. Chyba ta, ale to fajnie, bo nie będzie dużo składania. Dobra, posuń się, uwaga. Hotel. Tu jeszcze masz coś. A to też jest potrzebne, to czarne, czy nie? Chyba tak. Czekaj, zaraz zobaczymy. Może to jest, no to coś będzie chyba. Jest jakaś blacha. To mi się wydaje, że to jest zwykłe takie, wiesz, żeby położyć na fotel. Na tym tu. Więc z tym się raczej nic nie robi. Dobra, czyli to możemy sobie już tutaj położyć z powrotem do tej paczki.
A więc nawet możemy zrobić jakie fajne. Ej, mam pomysł na pranka. Ja mam pomysł na pranka, czekaj. Zawołasz Szymona, no. Powiesz, że ja idę do łazienki, a ja się w tym schowam. I powiesz mu, dobra, chodź zobaczyć jaki fajny fotel, ja tam skakuję i mnie nie będzie widać, że wyskoczę z tego, dobra? Dobra, ale ja mam to otworzyć, czy ty to otworzysz? Nie, zrobimy to w tak, widzowie, ja tutaj was położę. Położę was tutaj, mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze widać. I po prostu lecimy z tematem. Chyba będzie git. Powiem wam, nie spodziewałem się, że kiedyś będę pranksterem. Dobra, możesz mi tu przykryć. Dobra. Jak to było? Jak jest było? To dobrze złożyć. Dobra, idę sobie fotel pod tą kartą. Dobra, i tak to zamknę jeszcze. Nie, dobra. Ale fotel przecież tutaj jest, no to skąd wam powiem? Aha, nie, to powiem, że to jakieś części. Dobra. Szybko, no i szybko. Patrz, jaki fajny. Nie? Fajny. Tu widzisz. Masz taki słup? No czekaj, no co? Nie, patrz. Ja mam wszystko no patrz, no on jest fajny. No. Jak się przestraszył, on tam odskoczył. Ej, dobra widzowie, prank się udał. Prank zaliczony. Udał się totalnie. Dobrze widzowie, ja tutaj coś będę kminić z tym krzesłem. My widzimy się po chwili. No i po prostu szybkie cięcie. Pou. Okej, słuchajcie, mówię troszkę ciszej, bo moja mama śpi, ale fotel jest już złożony. Więc tutaj wam pokażę efekty pracy. Wygląda w ten sposób, jest cały czerwony. Jak widzicie, możesz to teraz zademonstrować. Mamy fotelik taki elegancki, ale pytanie teraz, co zrobimy z tym drugim, czyli z tym białym, który mi został, ponieważ on, jak wiecie, jeszcze mi tutaj zawadza teraz w pokoju. Tutaj, jak widzicie, ogólnie mamy wszystko, możemy sobie go podnosić, zniżać, tutaj się możemy opierać, proszę bardzo, możemy zablokować opcję opierania, będzie super, tu są wszystkie podłokotniki, więc teraz odcinki będą wyglądać właśnie w taki sposób, że sobie będę właśnie w taki sposób to robił, no ale dobra. Co robimy z białym fotelem? Czemu ty mnie tak przybliżasz? Co robimy z białym fotelem? Został biały. Bo ten to wiadomo, że został u mnie. Nam daj. Komu? Mi i Szymonowi. Mam propozycję. No nie. Zagramy, widzowie, o ten fotel w kamień, papier, nożyce do jednego. No nie, bo ja przegrałam. Czyli do jednego, kto bierze ten fotel. Ale dobra, ale co z nim chcesz zrobić, jak go będziesz miał? Jak go wygrasz? No, sprzedam. Sprzedam albo sobie zostawię, taki drugi będzie. Będą dwa w jednym stanowisku. Wolę, żeby zostawił, bo wtedy mogę na nim częściej siedzieć. No, jest to kusząca opcja, ale dobra, możemy zrobić. Kamień, papier, nożyce, co to pokażę. Gotowa? No. Do jednego. Ja wrzeszę. Już mi ręka, o kurde. Dobra. Papier, kamień, nożyce. Nie! Ktoś tu przegrał fotel. Co teraz? Tam, to mój. No ale co ty robisz? To mój. Przegrałeś ten fotel. Trudno. Pa, odjeżdżam stąd. Dobra. Możesz tego wziąć, to jest twój prezent. Jej! Prezent na nowy rok. Jej! Prezent nowego roku, utrzymaj prezent. Bo już tak mam swój fotel, wam są niepotrzebne. Więc moi drodzy, daję ten fotel. Szorte i bratu. Jej! Niech mają coś już życia.